Siemoniak. Obajtek jest idealny dla opozycji. Tomasz Siemoniak. Daniel Obajtek jest idealny dla opozycji. Ostatnie doniesienia na temat Daniela Obajtka pozbawiły go perspektywy premierowania, powiedział w Graffiti, w Polsat News Tomasz Siemoniak. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej nie przewiduje jednak zdymisjonowania prezesa Orlenu. Daniel Obajtek to jest ktoś idealny dla opozycji, ponieważ każdy dzień przynosi nowe informacje o sytuacjach, które nie powinny mieć miejsca, mówił w Graffiti Siemoniak. Jak zaznaczył, pełniący funkcję prezesa koncernu paliwowego Obajtek powinien być poza wszelkimi podejrzeniami. Tyle zarabia, że nie musi prowadzić obok 17 innych spraw, ocenił polityk po. Siemoniak powiedział także, że jego zdaniem PiS nie odwoła Obajtka, jednak ostatnie doniesienia pozbawiły go perspektywy premierowania. Dla państwa, Polski, spółek Skarbu Państwa to fatalnie, że na takim miejscu jest, dodał. Jak podkreślił, to nie do pomyślenia, żeby ktoś, kto prowadzi działalność biznesową na tak szeroką skalę, załatwiał powiązanej ze sobą firmie sprzedaż parówek na niektórych stacjach małej firmy. W ostatnich dniach media donoszą o majątku prezesa PKN Orlen i wątpliwościach dotyczących pochodzenia m.in. licznych nieruchomości należących do Obajtka. W związku z tymi doniesieniami politycy opozycji poinformowali o złożeniu zawiadomień i wniosków m.in. do prokuratury, NIK i CBA w sprawie nieprawidłowości dotyczących działalności i majątku byłego wójta Kimia. Koalicja Obywatelska przekazała też, że powołuje w klubie zespół śledczy, który będzie zajmował się sprawą prezesa Orlenu.